Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej, a my gramy po raz kolejny w Sekiro Shadow Die Twice. No więc cóż, ostatnio przeszliśmy tutorial, trochę się narobiło, straciliśmy łapkę, mamy nową taką ładną mechaniczną, jak ja to nazywam, chociaż bezpośrednio jest to chyba raczej proteza, taka nie wiem z czego, ale no, nie mamy się, jak się dowiemy, a póki co może porozmawiamy z pierwszym NPC-em, który chce pogadać i prawdopodobnie nie jest żadnym NPC-em powiązanym z tutorialem. Chociaż kto wie, może to relie jeszcze trwa. What do you call yourself? Your eyes, the eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. No cóż, dalej nie dowiedziałem się do końca, kim są shinobi, co i jak, bo nikt chyba nie wie. Jeśli wiedzą, to może warto byłoby, żeby się w końcu podzielili, gdyż pod ostatnim odcinkiem nie było zbyt dużo komentarzy na ten temat. Ale widzę, że przyjęła się seria i to się liczy. A więc cóż, no... co mógłbym powiedzieć jeszcze? No na pewno ciekawostką jest to, że właśnie wcześniej nasze, no można powiedzieć imię chyba, chociaż nie wiem, czy to imię, po prostu nazywano nas wilkiem. A teraz cóż, straciliśmy rękę, więc tak właściwie staliśmy się tytułowym Sekiro, jednorękim wilkiem. Taka malutka ciekawostka dla tych, którzy nie zauważyli albo no po prostu chcą to wiedzieć. A teraz może zapytajmy go o lewą rękę. My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic. It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools? I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. Cóż, nie wiem co to za narzędzia, ale jak nic gościu potrafi zachęcić do zbieractwa. A póki co jeszcze może dowiedzmy się, jak się tu dostaliśmy. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. Wow. Jeszcze nawet nie udało mi się, powiedzmy, wkręcić bardziej w rozgrywkę pod kątem eksploracji czy coś, a już... No coraz bardziej mnie po prostu zachęcają do grania, więc wiecie co? Odcinki będą codziennie, a niech stracę. Raz będzie Dunster, raz będzie Darkest, ale codziennie o 18 postaram się wam wrzucać właśnie Sekiro. Także jeszcze może dowiedzmy się coś o tej krwi boskiego potomka. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Dziwne zjawiska związane z ciałem. Wow. Czyśmy mieli nauczyć się czarować w tej grze? Fajnie by w sumie było. You're quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Fajnie, ale tak swoją drogą... On ma obie dłonie? Czy jedną? Bo tak nie mogę zauważyć jego drugiej ręki. Dobra. Teraz nieistotne. Teraz jeszcze może zobaczmy co to. You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help.
confront what is inside him. Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. Także cóż, jakiś prawdziwy Budda? Nieźle. No cóż, więc... Może nawet pójdziemy spokojniej, grzeczniej. Nie będę tutaj tarnował i w ogóle... Jakaś kubita! You truly returned from the dead. The power of the dragon's blood. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma. I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. Czyżbyśmy znaleźli kogoś, kto będzie nam odpowiadał za ulepszenie naszego pseudo-Estusa? Dobra, zobaczmy. You made this gourd. Yes. It was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. All right. Czyli w sumie, no, po prostu odłamki Estusa, a inaczej nazwane. I'd like to make a request. What is it? Questa, żeśmy dostali. Show me your face. What? This white mark, is it a birthmark? No. Then, that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps, it's a symptom. Are you done? Yes. That will be all. Ciekawe, czy to chodzi o tą białą plamę, czy o coś innego. That was rather rude of me. So, it's not a birthmark. Then, that... Or perhaps... I still don't understand the particulars, but it appears as though your body is no longer confined by the rules of our world. Come and see me if you notice anything alarming. I will. I still don't understand. It appears Cummins. I will. Goodbye. No więc cóż, chyba mamy już pierwsze takie, powiedzmy, jakieś ciekawostki związane z fabułą. O! Przedmiot, 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 przedmiot i... Sikiewka z niewielką kwotą w środku. Można wydobyć ukryte w niej seny. Ma całkiem przyjemną wagę. Znajdziesz, znajdujący się w niej sen nie są tracone w chwili śmierci. Fajnie. Czyli tutaj nie ma dłuższy, są prawdziwe pieniądze. Wiecie co, nie będę tego otwierał zbyt szybko, gdyż w dowolnym momencie możemy... A, są regiony bezpieczne, tak zwane, gdzie, no, nie mogę walczyć na nic. A są regiony prawdziwe, gdzie, no już automatycznie mi mieczoła wyjmuje i już... O, kolejne granulki. Nie, nie, nie chlej. Nie przyzwyczaiłem się z tym do tego. Jednak się z poszczęskiem rzeźbiarza? Rozsiane po całej jaszczynie poszczęskie rzeźbiarza służą za punkt kontrolny. Przynajmniej przy poszczęsku całkowicie odnawia żywotność, przywraca jedną możliwość wskrzeszenia. Fajne. Zapewniam, że schowam zobacz okolice przedmiot. Podobnie jest symbole ducha. Żeby nie było, nie wiem, czym są symbole ducha. Podobnymi wyjątkami odczynek ożywa też poszczęskie pokonanych wrogów. Standardowo. Więc cóż, no właśnie, też a propos już tego właśnie, dalej nie wiadomo nic, ale mam już ten pomoc losu, więc tym razem jeszcze dorzucę tutaj to. No w dobytku dalej to wszystko, co było. Nic się chyba nie zmieniło za bardzo. Tak więc no, po prostu idziemy zwiedzać, co ja będę tutaj się wstrzymywał. Tylko którędy. A niech będzie tutaj. Nie wiem, czy dobrze wybieram, czy źle.
Haxilon? Haxilon przecież musiała docieranie do zwykle dostępnych miejsc. Ale zajęcia pozycji nad wrogiem. Okrągłe symbole wskazują pobliskie punkty zaczepienia. Zmiana kolory na zielono oznacza, że jesteśmy tyle blisko, by użyć narzędzia Haxilon. Fajne! Ja za tą grę uwielbiam, nie? Jak nic. Zamiam tyle co i nic, a już... A już... Nie, super. Nie wiem, czy powinienem tutaj przyjść, ale cóż... Wow! Nowy posążek. Chociaż dobra, wiecie co? No się pójdziemy standardową trasą, nie będę jeszcze aż tak wędrował. O Jezu, jak to... A, dobra, czyli tutaj jednak trzeba iść tędy. Pomyśleć sobie, że gdybyśmy stracili ręki w tej bitwie, to... No nie udałoby się doprowadzić do możliwości podróżowania tutaj. Chociaż, jak się dowiedziałem, nawet jeśli udałoby się wygrać, bo tak, jest to rzeczywiście prawdopodobne... Znaczy, nieprawdopodobne, tylko ten... Możliwe. To i tak stracimy rękę tam, bodajże... Znaleziono posążek rzeźbiarza. Fajnie. Czyli, że już teraz mamy szybką podróż dostępną. O, cukierek Ungo. Cukierek wytwarzany w świątyni Senpou. Wzmocnienie błogosławieństwem Ungo na pewien czas zmniejsza obrażenia żywotności otrzymywane w atakach fizycznych. Ogłoś cukierek i przyjmij pozycję Ungo, by otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Tak zniszczysz nadmiar ludzkiej karmy pochodzącej od duchów. Mnisi z Senpou rozprowadzają te cukierki po Ashinie na cześć jej bohaterów. Fajne. O, już zostałem zauważony, super. Ciekawe, czy można jakieś skrytobójstwo zrobić. Cóż... W grze zostawiam po sobie przedmioty i pieniądze. Można zbierać lub z wielu ciał naraz, bez konieczności zdecydowania się blisko nich. Jeśli z kolei chcesz podnieść przedmiot do świata gry, musisz do niego podejść. No tutaj to już nauczyłem się sam wciśnij, znaczy do świata gry podnieść przedmiot, okej. Okay. Jej, kasza. Mam kasę. Czemu tykwa mi się nie zregenerowała? Czyżby to działało inaczej niż w Mrocznych Duszach? Gdzie dosłownie czas miał większe znaczenie niż cokolwiek innego? Muszę wam przyznać, że nie skupiam się na tym, żeby... O! Tajemnicze naczynie, które przy życiu zbiera się przyjemnym brzdękiem. Rzuć nim przeciwnika, by przykuć jego uwagę. Rzucenie Bijanie takich naczyń jest popularnym sportem wśród chłopców z Ashiny. Nawet gdy rosną, dobrze pamiętam, gdzieś dawne zabawy nie przeczytałem, ale... Wow, fajne! Wziąłem go z zaskoczenia, nieźle! To już było. Popioły też były. No jasne. Nie mogę zabraknąć po prostu kundelków. Znaczy tym razem to chyba są wilki, więc... No trochę inaczej. Nieźle. Szkoda, że sama kasa, ale... No ale nieźle. Wow, jest, ta gra jest super. Tak też popatrzcie, że odcinki będą bardzo, bardzo... Po prostu dłuższe, niż byście się tego spodziewali, czy nawet chcieli. No ale ja... No to już było. No ale kontynuując, ja sam nawet nie wiem, jak to będzie wyglądało. Poza tym, że chcę codziennie wrzucać wam tego jak najwięcej. Po prostu... Ta fascynacja, nie? Ostatnio tak... Nie pamiętam, czy jakakolwiek gra ostatnio mi tak zafascynowała. A, dlaczego oczywiście gram na padzie, dlatego też no... Moje ruchy mogą być czasami trochę... Powiedzmy ograniczone, bo nie jestem do końca przeczany. Co to za... Kurczak.
Tak, gdyż no niby na padzie może się grać wygodniej, ale ja tam nie będę mówił tak, nie. Ja tak po prostu zdecydowałem się grać ze względu na to, że to jest gra od From Software, a wszystkie gry no od nich do tej pory, które grałem, podkreślam w... Mam nadzieję, że większość. No więc cóż, po prostu grałem na padzie, grało się wygodnie, więc... No nie będę zmienił nawyków po prostu. No nieźle. Kolejny posążek. Nie wiem, patrzę, że tak... Nawet nie wiem sam co mówić, coś, ale... Ta gra mnie po prostu tak zajmuje, że... No nie wiem, co ja mam... Kółko shurikenów. Mechaniczne urządzenie stworzone przez genialnego mechanika Togena. Pomieszczenie w protezie Shinobi staje się działającym narzędziem protezy, choć jest wielkości dłoni, kółko zostało zaprojektowane tak, by przyjąć w sobie zaskakująco dużo ułożonych przez shurikenów. To doskonały przykład tego, co można uzyskać, gdy połączy się mechaniczną finansję z talentem Shinobi. Nieźle. I właśnie znaleźliśmy... Znaleźliśmy, nie da się, żeby z protezy znaleźli znalezione narzędzia do rzeźbiarza, by je zamontował. No cóż... Wiecie co, można byłoby iść dalej w ogóle, ale... Nie wiem, coś mi się wydaje, że ten posążek... Wiecie co, no, wolę nie ryzykować. Bo zobaczcie, jak się miało takie przedmioty, to one miały jakieś tam konsekwencje. Powiedzmy, no, użycia. Więc wolę bezpieczniej nawet w ten sposób podejść. Do zaniedbanej świątyni. I magia! I w ogóle. I teraz tak, tutaj był rzeźbiarz, więc... No jasne, tutaj nie wolno biegać szybciej. Po co? Nie no, może... I found one. A shinobi tool? Yes. I said before that your prosthetic arm was a fang, but by fitting shinobi tools to your arm, you'll be able to change the form of that fang. Thick shields, break them into splinters. Swift foes, bring them down from afar. Fitting more devices means more ways to slay your enemies. Yeah, super. If there's someone that needs killing, there's a proper way to kill them. That's all there is to it. Hmm. Seems you know this prosthetic very well. I should calm myself. Coś mi wydaje, że on ma jakiś sekret ukryty przed nami. Demonic my sculptures will become. Give it here. I'll fit that tool for you. Wmontowany shuriken, wymagany koło shurikenów, stworzyć wmontowany shuriken, no oczywiście. Narzędzie protezy oparte to było. Wglądany protezy ręki, użycie wymaga symboli ducha. Czyli już wiemy, czym są symbole ducha. Jednym płynnym ruchem wyciągnij shuriken z kółka i ciśnij w stronę celu. Mknący shuriken rusza żywotność pustuje wroga, zwłaszcza tych trafionych w powietrzu. Fajnie. Rzuć shurikenem, atakuje ten shurikenem, okej. Okay. Right trigger po prostu. No i faktycznie coś tam grzebi przy tym. No matter what I do, any Buddha I carve is an incarnation of wrath. Oj. Thus is the fate of those who owe a deep karmic debt. You'll understand when you try carving one for yourself one day. So, need something? Yes, right. That kind-faced Buddha you see over there? Don't do anything funny with it. No, tutaj właśnie chyba muszą sobie jak. Dobra. Na razie nie mam żadnych, ale już coś jest. No nie kazali tego ruszać, więc no nie będę. Będę grzecznym chłopczykiem. Naraz możemy mieć tylko trzy. Mech. Symbol ducha jeden i w ogóle. Symbole ducha są potrzebne do aktywowania narzędzi protezy i używają się przy każdym rzuciu narzędzia. Symbole ducha można zdobywać od pokonanych wrogów, znaleźć w świecie gry lub kupić się posążku rzeźbiarza. Sam do ciebie trafię, gdy będziesz koło nich przychodził. Okej, fajnie.
Ja w nią po prostu wsiadłem, ale no. Aż pójdę sprawdzić, co jest tam. Mam nadzieję tylko, że nie zmarnuję ich jakoś super szybko. Ale nie wiedziałem, że ktoś tu jest. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle. Ciekawe. Tego się nie spodziewał. Still alive. Okej. Tego się nie spodziewałem. Wow. Ta gra jest interesująca. Nie będę tak kłamał. No super. Czas antenowy nam się kończy. Ja dalej chcę. Kill me in such a thorough manner. What are you? Some call it undying. Others infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a run-down temple like this? Seems you have a lot on your mind. Say, why don't you use me for some sword practice? Might come in handy for whatever your mission is. A warm body that can't die might prove useful to you. I volunteer mine. Well? Very well. Right then, they say, swinging one sword, it... Fajnie, fajnie. Mamy chyba miejsce do ćwiczenia bitwy w ogóle. Ale to interes. Have you noticed this temple attracts those with nowhere else to go? I certainly fit that description. And I suppose that's why. No proszę cię, wilku. Odezwij się, a nie tylko mruczysz. From time to time. This temple is so less interesting. Come back whenever you. If you have techniques to try. Zobaczmy, czy w ogóle cokolwiek tutaj jest. Czyli w sumie to jest to miejsce, do którego będziemy mogli chodzić, żeby zbierać złom, który no, jest ponad miarę. Nie, to jest takie dynamiczne. Nigdy nie grałem w tego typu gry, bo właśnie ta prędkość. O, nikogo, który cię nie widzi, może zadać śmiertelny cios z ukrycia. Skacze z uczucia wysokości na wroga, nieświadomego twojej obecności, można zadać spadając śmiertelny cios. Okej. Okay. Powinni mnie tego chyba nauczyć wcześniej. No niestety, oczywiście zepsułem, tak jakby inaczej. Kolejny znak ducha. Granulka. Meh. Chciałem coś lepszego. Tutaj coś jest w ogóle? Albo jakieś miejsce, cośkolwiek? Chyba nie. Także no. Wiecie co? Niech będzie, że zwiedzimy to miejsce dokładniej. Może. Kolejny złomek naczynia. Oczywiście nie ma co się dziwić, że tak dobrze mi idzie. To są nasi początkujący wrogowie pewnie. Super. Wiecie co? Może czeka mnie pierwsza śmierć? Dobra, jednak nie. Co? Ja już naprawdę nie wiem, czy... chylać sobie z tej tykwy, czy jeszcze nie? Nie ukrywając, no, mógłbym spróbować się napić z tykwy. To jest nie ten przycisk. Nie no, teraz to już muszę na pewno. Mam strzelca. I nie przeczytałem komunikatu odnośnie kontrowania pocisków.
Także no, już się moje wspaniałe umiejętności powiązane z graniem w takie gry rozpoczynają przejawiać. Cóż, nie mógłbym usiąść przy posążku czy coś, ale nie. Nie tym razem, ja teraz po prostu chcę iść, powiedzmy, za ciosem i... No, kontynuować najprościej mówiąc. Jak na razie jest nawet łatwo. Ale jak mówiłem, nie wiem, czego mam się spodziewać po grze, której nie znam. Nawet mam odnaczenia. Nie no, bez jaj, idziemy do szybszego. Chyba jakieś ekspy zbieram tak swoją drogą. Nawet ich nie zauważyłem, tak szczerze powiem. Tam też coś jest, ale dobra, wiecie co? Na razie pozwiedzamy to miejsce i tyle. Nie będę ukrywał, że takie pozostawanie w ukryciu nie jest najlepszym, moim zdaniem, atutem tego wszystkiego, ale... No nie będę też ukrywał, że fajnie jest tak dla odmian pukać w coś, gdzie nie trzeba koniecznie... No, o Jezu, nie. Nie umiem w sterowanie, jak nic, będę się sobie przejrzeć, można pozmieniać coś na bardziej dogodne. Ale póki co, no, po prostu lecimy, może... Odkryjmy coś, a dobra, tu... A, to tu już byłem. Ta. O, to może być ciekawe. Bezlitosne ataki, niektórzy wrogowie prowadzą bezlitosne ataki, z jakiego symbolem zagrożenia. Nie można się przed nimi osłonić, więc musi zachować czujność, by odpowiednio zareagować. Każdy taki atak wymaga innej reakcji. Trafia pchnięcie, odbicie, zanim taki podcięcie, skok, zanim chwyci unik, o Jezu. Wybaczcie psa. Podcięcie to jest skok, chwyć to unik. A dźgnięcie to kontra, okej. Okay. No, nie. Nie. Żyli te pastylki. Żyli pastylki. I walcz. Ja się nie poddam, nie zginę w tej bitwie. A wiecie co? Nie, to chyba nie jest aż tak skuteczne. Nie wiem, czy to można, czy tego przeciwnika będą traktować jako bossa, czy nie. Ale... mamy pierwszą śmierć. Co? Loyal wolf, take my blood and live again. Okej. Czy ja czegoś nie rozumiem? RB wskrześ. RB umrzeć. Aha. Ciekawe, czy ma to jakieś konsekwencje. Pierwszy butonka pozwala zwrócić. Że poproszę, żeby RB zawieszył. Co mam sobie? Nie wiem, że kolejną pracę. Staje się niezdatna. Dobrze, żeby wykorzystać na razie. Ja nie wiem, że w tym czasie jest nawet dostępna, okej. Super. Pastylki mi się skończyły. To ostatnie, co miałem, więc... No nie. Także dziękuję. To by było na tyle. Jest pierwsza śmierć. Aha. Aha. Spoko. Nie. Nie jest pastylek. Cóż, żarłem pastylki, ale wiecie co.
Ja się nie poddaję, idziemy jeszcze raz spróbować swoich sił przeciwko temu dziadowi. Tak, nie będzie to łatwe, ale ja się nie poddam. Dzisiejszy odcinek skończy się będzie dopiero kiedy go, no... unicestwie. Tak więc, no... Czemu idę tędy, a nie pójdę sobie na skróty? Tego nie wie nikt, ale ja się nie poddaję, ja idę pełną trasą i w ogóle hop. Jasne, musiałem wpaść w tym miejscu. I mam jedną tykwę leczniczą, muszę znowu zmarnować. Więc co, może nie jestem jeszcze gotowy na starcie z tamtym oponentem, ale... Nie, no dobra, muszę przestać skakać i zacząć unikać czy cokolwiek. Jak nic, ta gra nie jest prosta. Tym razem... Wiecie co, dobra, tym razem zrobimy tak, że hop. Tu. Pozbawiamy się jego. O nie, 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 nie. Wiecie co? Ja chyba po prostu nigdy się nie nauczę w to grać. Więc no, po prostu musicie liczyć się z tym, że będzie dosyć lamiście wykonana seria. Ale gdzieś tu chyba był posążek, więc... A nie można sobie porzucać. Tylko tylko to prawie nic nie daje. Tak więc no. Super. Tylko gdzie był ten posążek? Jak coś może? Bo jednak z jedną próbą. Z jedną szansą na wskrzeszenie i coś jeszcze niekompletną nie chciałbym chyba iść na tego bossa. Ale myślę, że może nawet nie pójdę na bossa, tylko pozwiedzamy sobie te tereny, które mam dostępne. O! Odłamek naczynia. Leciałem na może pastylki. Do ssania. Gdyż to było jedno, co mam. Nie, ale dobra, wiecie co, 40 minut. Zrobię wam 40 minut odcinka, także mam jeszcze 8. O, widzę posążek, widzę posążek. Hop. Do niego szybko. Modlić się, czy sam chcesz robić, panie wilk? Symbole ducha. A, spoko. Wskazuje, że to nieuniknione starcie. Chociaż może. Aż tak naprawdę mógłbym przejść tutaj, nawet nie zwracając na siebie uwagi. Chociaż nie no, zabił mnie ostatnio, ja chciałbym musiał odpłacić pięknym za nadobne. Walki za nami. Także teraz muszę zerzeć pastylkę i być jeszcze ostrożniejszym. Tak! No więc to tyle z bycia ostrożniejszym. O, wiecie co, to nie jest gra dla mnie jak nic. Ale... dobra. Także ostatnia próba, jeśli się nie uda to... O, już teraz tutaj. Czyli te posążki jednak są punktami kontrolnymi. Super. A ja już myślałem, że to działa na zasadzie... Posążki pozwalają ci po prostu... odpocząć, ale nic poza tym.
Każdy atak może mnie tutaj teraz... A temu... A temu co? Granulki. Okej. Wiecie co, ja naprawdę nie ogarniam, ale... Ja się nie poddam, mówiłem wam, dostaniecie 40 minut odcinka. Albo do momentu, w którym w końcu unicestwię tego głupiego samuraja, czy czym on by tam nie był. No nie. Dobra, wiecie co, no. Naprawdę ja, może nie jest takie widoczne, ale łatwo się rozpraszam. Ostatnia próba. Dobra, niech będzie. Ostatnia próba, po prostu. Inaczej tego odcinka nie zdążę wyrzucić na czas i w ogóle prawdopodobnie, bo... Mam jeszcze dużo pomocy losu? Że co? Powód jeszcze nie i syn przepada w momencie śmierci, lecz raz na jakiś czas można tylko uniknąć. Dzięki wstawieniu bogów, bogów i Buddy można trzymać pomocy losu. Szansa na trzymanie pomocy losu można sprawdzić pewien poza. Czyli tak to działa. Super, tym razem przynajmniej nie dostałem kary za to, że znowu mnie zamordował ten gościu. Więc ostatnia próba, jak mówiłem. Tym razem muszę grać spokojniej. Wow! Żebym w końcu się skupił na bitwie tak jak należało i... Miał szansę z nim zwyciężyć? Jeszcze zemsta! Zemsta! O Jezu, jakie to... Korolik modlitewny? Czy korolik modlitewny? Oferowany 3 koroliki w książku rzeźbiarstwa większa maksymalna wartość żywotności i postury. W tej chwili w lipu przynosiłem liczbę koralików. Ja nie. O, super. I nasiona tykwy! Nareszcie! Nasiona, z którego nieustannie wypływają wody lecznicze. Daj je Emmy, aby zwiększyć maksymalną liczbę użyć tykwy leczniczej. Wygięta tykwa wód leczniczych, bo od dawna znana w całej Ashinie. Dopiero nadzwyczajny wzruszyciel Dogen oraz jego uczennica Emma odkryli niesłabnące właściwości tego nasiona. Oj, no cóż... Gdyby to był Dark Souls, to bym zrobił teraz point down. Ale cóż... Jaż popioł. Nie wiem, czy to cokolwiek zmienia w ogóle. Wiecie co, chciałbym pójść dalej, ale... Cóż... To, co udało nam się tu uzyskać, nie ma przebacz, nie. Muszę zwiększyć ilość tykwy i... Cóż, chyba już widzicie pełne piękno grania w Sekiro w moim wykonaniu. Będzie tu tak lamiście, tak nieudolnie momentami, że no. O Jezu, no nie mówcie mi, że jeszcze od psów zginę. Łapa, zadziałaj! Łapa! Dzięki, łapa. Wzmocnienie fizyczne. W początku zrobiłeś to dokonała psa wzmocnienie cechy fizyczne. Możesz z niej służyć tylko lidykim tym, by stworzyć się modlitewny, który następnie trzyma tym... A, to. Myślałem, że chodziło o jakieś, powiedzmy... jakieś, nie wiem, przekuć miecz czy coś, tam nauczyć się nowych technik. Także cóż, wow. Chyba się udało osiągnąć sporo sukcesów. What is it? As I thought. The difference is slight, and I can only see it from up close. What is it? Dragon's blood stagnation. I believe you're showing its symptoms. Stagnation?
Dogen, my mentor, spoke of it once. The power of the dragon's heritage stagnates if the one who uses it dies repeatedly. When the stagnation has built up too much, it overflows. What happens when it overflows? Diseases spread, apparently. I hope this is just me being but if you should notice... Yes. Czemu ja tu nie widziałem? Yes. Like what? I died. The divine heirs and sudden... So you die. So that means... Resurrection. Lord Kuro. It's said to be a power of the divine heirs' dragon heritage. Those who have been given the power of resurrection. Wow. Revived upon death. Repeatedly. Impossible. Yes. It is rather strange. And yet, it is happening here and now. Let me know if you know. I don't think the power of resurrection comes without a cost. Szkoda, że nie widziałem tego wcześniej, jak już wskrzesiłem milion razy, ale cóż. I'm glad you've come, Master Wolf. This power, it's said to be a power of the those who have been given repeat. Let me, I don't. No cóż. Is this a gourd seed? Yes. Bring it here. Plant the seed into the gourd. Perfect. Now the volume of medicinal waters in your gourd will increase. Such a strange medicine. Is it strange? I don't take any offense to that. If it's effective, then that's cause for celebration, whether it's strange or not. That's what my mentor Dogen taught me. I see. Please bring me any other gourd seeds you find. I should be able to further increase the volume of the medicinal water. This power, it's the ja to już było. Goodbye. Ciekawe, czy on jeszcze ma coś do powiedzenia. You need? No matter what I do, thus you'll untow. Chyba nic. Zobaczmy, czy tutaj mam coś nowego. Pewnie nie ma nic nowego. Tak jak się spodziewałem. If you want more forms for that fang of yours, you'll need just as no the least. Ja mam rację, on nie ma ręki. Czyli czyżby on oddał nam swoją rękę? Cóż, ale takie piękności to już następnym razem też tylko pozwólcie, że usiądę przy pomniku, posążku, co to tam jest. Nie wiem i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to komentujcie, subskrybujcie i w ogóle. A ja wraz z panem Wilkiem, czy tam Sekiro, nie wiem jak na niego mówić po prostu. No się z wami żegnam. Do zobaczenia już na następnych odcinkach, jak się powtarzam. Zresztą chyba zawsze. No, za każdym razem, dobra, to pa. Zanim zacznę znowu jakieś głupoty gadać. Hej!